No więc mamy nowy rok, pierwszy stream w tym roku. O kurde, ciemno, mam nadzieję, że coś będzie widać w tej... O, no dobrze, mamy światełko. No to jak tam wasze Sylwestry? Wszyscy przeżyli? Burak, czy ty przeżyłeś? Po starej znajomości gry na Steamie? Wiesz co, może jakiś klucz mam, a co mu ty byś chciał grać? Przeżyły. W ogóle, Burak, chyba cię dawno nie było. Coś gdzieś zniknąłeś. Ja się o ciebie pytałem, gdzie ty jesteś, nikt nie wiedział. Nie było tak, czy o kogo ja pytam, czy to kolec był. Co tam w ogóle jest za głosowanie? Pole regeneracji, miotacz kul ognia. Ślad ognia. Nic ciekawego. O, to sobie kopniemy. O, wypadło. Co to jest miotacz kul ognia? O, shit! O, shit! A to co to jest? O Jezu, feromonium. Myślałem, że to jest krew. Tu dostać do tego. Ja czyszczę Cyberpunka, jestem zirytowany, że max 50 rewer. A, wiesz co, no. Tam jest w ogóle dziwne, znaczy na tym zakończeniu gry to mi tam chyba z 3 levele wpadły. Teraz by mi się przydały te 3 levele, a... Co to jest Q-Skivi? Mało życia coś mam. Widzicie co, ja to wyleję całe i sobie wodą napełnię. Bo bez wody to zgon. Masz klucz do gry hentajowej czy coś, jakiegoś... Wiesz co, Burak, ściągnąłem tą darmową, za którą Wąziu dostał bana i powiem ci, że za darmo możesz dostać bana. Jak najbardziej nie musisz nic płacić. Jak się nazywa? Nie wiem, na pulpicie to mam. Hentai, boobies, coś tam. Nie pamiętam, jak się dokładnie nazywa. To nie to samo, aha. O nie, co to było? Kwas poleciał. Wąziu dostał bana, ale już mu ściągnęli, ale chyba coś stwierdził, że on już teraz, że wraca na YouTube'a czy coś? Ale go zrobiłem. Porobiony, kurde. Mistrz świata. Bombą. Ile mam kaszy? 130. O Jezu. Ciągle malutko. Zginę, coś słaby ten ranik. Nie wygląda to za dobrze, powiem wam. O się, to tu tak wypaliło taką dziurę w ziemi. Nie, no, nie do siki pokazał na streamie. Znaczy, ja bym się nie spodziewał, no ale no nie wiem, no ta gra, wiecie. Ale człowiek nie jest przyzwyczajony, że takie gry w ogóle istnieją, nie? Myślisz sobie, no dobra, hentai, coś tam, to pewnie będzie jakaś tam zasłoniona, albo cycki pokażą, a tu nagle sceny erotyczne w grze.
I to takie hardkorowe. I to już przy pierwszym włączeniu gry. Czy tam na, w ogóle to na trailerze było, nie? Dobra. Mamy level. To co, byśmy już może uciekli stąd, co? Co tam, dwie osoby na tym streamie są, że tak głosujecie? O shit, może lawy, ale nie tu! O shit. Super. Dzięki, dzięki. Dwóch widzów. Dobra, widziałem was, kto głosował. Teraz łatwo was będzie znaleźć. Trzy osoby na czacie głosowały. O, Goniu. Chodź, Goniu, na tego. Chodź, Goniu, na Discorda. Opowiesz, co tam w nowym roku. Czego się możemy spodziewać po ultralidze i innych rzeczach ważnych, życiowych. O, tu będę. Halo? Dobra, chodźcie. Ja w ogóle źle w tą grę gram. Czy ja już o tym mówię? Mówiłem już o tym 500 razy, że ja z nią źle gram, bo moja gra nie ma żadnej przyszłości, to znaczy... Ja gram w taki sposób, że nigdy, nigdzie nie dojdę. Może skończę, siema. Ale to niewiele daje. Siema, Goniu. No, 100 lat cię nie było. Stary, tyle się rzeczy porobiło, że to sobie nawet nie wyobrażę. Masz teraz chociaż wolne, czy... Czwartego wracam do roboty. Nie, teraz no to nigdy. Tak jak ja. Wiesz co? Biznes swój rozkręcam. Biznes swój rozkręcasz, ale związany z tym samym, czy nagle jakiś... Tak, nie, z tym samym. Tylko, że po prostu, wiesz... COVID był, było dużo wolnego czasu. Zacząłem sobie działać na rynku, tak jak wiesz, jak zaczynałem, nie? Jak wtedy do ciebie wychodziłem, stary, te kilka lat temu, to zacząłem tak samo robić rzeczy. No i się okazało, że teraz w COVID-zie jest duże zapotrzebowanie. I stary, będę miał teraz tyle roboty, że w ogóle chyba będę raz na rok będę, stary, wpadał tylko na Sylwestra. O, duszki mi teraz będą pomagać. To są duszki leczuszki. Ile ty grasz w tą Noite w ogóle? Bo co, ja nie wejdę czasem, bo ja tak, stary, wchodzę, ale nie, po no, cichu, no to teraz ty grasz graliśmy w tą Noite. W Cyberpunka przez ostatnie 100 godzin graliśmy. A to nie oglądałem, bo nie chcę spoilerować. Bo ja poczekam, aż ta gra, no jak ją naprawią. No tam niewiele mogą naprawić, tak naprawdę, wiesz? Nie, no ja liczę na to, że jednak stary zrobią z tego jakiegoś No Man's Sky'a takiego, że w sensie coś pozmieniają. Bo no, ja zagrałem ci, powiem, 2 godziny. No. I zrezygnowałem w momencie, jak stwierdziłem, że w sumie wszystko, co tak mnie jarało w tej grze, to tam nie ma tego. A że co cię tam jarało? No, że będzie stary świat, taki imersyjny, że będziesz mógł sobie chodzić po mieście, robić różne rzeczy, a nie stary symulator questów. No, ale oni takich rzeczy nie dodadzą, nie? Może, no właśnie, mam nadzieję, że dodadzą, bo nie chcę mi, nie wiem, zagrałem i fajnie, że są questy fajne, ale mi się nie chce questów robić no, w ale takich co, grach, co lubię sobie biegać. No lubię sobie biegać po mieście, stary. I głupotki robić. I głupotki robić, no. GTA takie, nie? Myślałem, że to będzie GTA, tylko że CD Projekt. No to stary, to jest grę, żeś pomylił. No ale fajnie, kto wie? No, mam nadzieję, że coś dodadzą, no jak nie dodadzą, to trudno, ale poczekam pewnie z pół roku. Może będą robić tak, wiesz, jak teraz, jak będą chcieli to multiplayer zrobić, to może po drodze wymyślą coś. Ale kupiłem sobie te akcje CD Projekt, jak spadli. Jak spadli? Powiem. Ale oni no. Jeszcze chyba polecą, nie? Nie, no ja mam nadzieję, że nie, no ja kupiłem na tym największym dołku. Teraz już trochę podskoczyło, odrobinę chociaż, więc no liczę, że już dalej nie będzie spadać, no bo co jeszcze mogliby spierdolić, no w sensie chyba więcej... Wiesz co, no cel, no on na grę, ten CD Projekt jest bardzo przeszacowany i tam jest cel, jaki tam ostatnio jakiś bank ustalił, na 100 tego, 100 zł, nie? Nie, wierzę, że stary będzie lepiej. Ja nie pracuję w kanale sportowym, ja pracuję... Polsat Games.
kanał Polsat Games, gamingowy. Najlepsze granko tego typu. Takie jest motto. Tak. Polsat Games. O, jaka różdżka mi wypadła. O kurde, zajebista, ale będzie granie. To jest... O nie. Chyba, że zginę, to nie będzie grania. To jest najlepsza się drużka. Włączyli. Ale oni coś przegłosowali. Aha, dobrze, są te. Nie, to nie jest najlepsza, przepraszam, pomyliło mi się. Anime nie będzie, tyle wam powiem. Jest, teraz będzie inaczej. Y-ku, dzięki za subka. 73 miesięcy? No. To tyle się da? Stary, to nawet nie wiem, ile my już tu streamujemy. Jest, przecież to jest 6 lat. No. 6 lat to już ktoś zdążył dorosnąć i zmądrzeć i dalej subadmin zostawia. Fajnie, to o czym świadczy. Że jest quality content. 6 lat. A ty ogarniasz co, że my się kurde znamy prawie 10 lat? Tak. No, tak sobie ostatnio się zastanawiam. No ja przecież miałem, nie znał. Ja miałem 16 lat, jak stary kurde tak. Roka streamu snajpowałem. To już musiałem być kurde, duży już musiałem być. No. To jest krew? Ty już miałeś wtedy ile? 40. Już miałem wtedy 40, mogłem mieć, no. To były czasy. Oglądam sobie czasem te jakieś tam filmiki stare, tak sobie wspominam, jak to było kiedyś granie. Ostatnio w ogóle jakoś nie wiem, stary, z czego to wynika, ale mi się odechciało totalnie w gry grać. W sensie... Wiesz co, to tak czasem jest, że się człowiekowi odechciewa. Mi się kiedyś odechciało na kilka lat grać w gry i nie grałem w gry. No ale to dziwne takie, bo nadal jakby lubię tak wszystko wokół tych gier, ale jak próbuję siąść do jakiejś, to nie wiem, właśnie wolę na przykład oglądać sobie, niż grać. To już znaczy, że ja stary jestem. Tak. Gosz. A ty na Sylwestra co w ogóle robiłeś? Co ja robiłem na Sylwestra? Impreza na 50 osób. O, faktycznie, właśnie. Czekaj, bo to coś. No pewnie co znowu się jeden bit. Coś nie, coś zagłosowali, coś. Nie, czemu? Lawę puściłem, jak strzeliłem. Może ta różka coś takiego ma. Na pewno jakiś widz cię strolował. Ktoś coś przegłosował. Coś głosował. No, to co, jakie było pytanie? Zapomniałem, a ja zadawałem pytanie? No coś się pytałeś, coś tam. Już nie wiem, stary, tyle rzeczy gadałem. Wstałem sobie dzisiaj, bo powiem ci, ze znajomymi wczoraj, znaczy nie wczoraj, chyba z 3 dni temu. To znaczy przed Sylwestrem w sumie, 4 dni temu. Zaczęliśmy grać w Rafta. Nie wiem, czy kojarzysz gierkę. A ja widziałem ostatnio jakaś streamerka gra w Rafta i biega po wyspie i mówię, przecież tam była tylko chyba wyspa. Stary, tam była tylko tratwa, tylko a teraz tratwa, takie no. Rzeczy tam są, że to jest taka super gra, powiem ci. Grali, czekaj, zaraz sprawdzę na Steamie, ile mam godzin. Grałem w ogóle na twoim koncie, aż nie zacząłeś grać w Cyberpunka raz, to wtedy aż sobie kupiłem sam. Taka fajna gra. Chyba jedna z trzech gier. Powinienem zagrać, a ty mi opowiesz, co się tam robi w Rafcie. Znaczy, ja myślę, że na tego dla ciebie to najlepiej było poczekać, bo oni jeszcze update'y wydają i następny update to mają no być ale może ja chciałbym być popularnym streamerem, a jak ja będę czekał na gry, a nie grał w stanie nie no, ale to jest early access. 8,5 godziny grałem. Jest super, a stary, w następnym update'cie będą podwodne miasta. Czyli ta się gra rozwija trochę jak ten, ci tacy co pod, no, Ace Lodowy, Subnautica. Ta, no, ja bym to właśnie porównał, do tego bardzo czy, fajna jest. Czy ja Ghost Runnera skończę, wiecie co, ja nie wiem, czy ja już nie jestem za stary na Ghost Runnera, czy jeszcze bym umiał w to grać, to jest moje pytanie. Ty, w sumie Ghost Runnera może sobie spróbuję, bo to też była taka gierka, co myślałem, czy by nie zagrać. Jak się tu dostać? Czekajcie, przekopię się trochę. Powiedz mi, co w tej nojcie jest takiego fajnego, że ty cały czas w nią grasz? Że ty grasz, widzowie ci robią na złość i śmiesznie. No nie ma nic. Nic nie ma fajnego, ale... Nie, ale no niby sobie wyobrażasz, że może akurat teraz znajdziesz super różdżkę. To jest jak jedna z tych gier, że wydaje ci się, że już jesteś tak blisko takiego super zestawu. A słyszałeś, że do tego Isaaca będzie dodatek duży? The Binding of Isaac, czy o co? No, tak, The Binding of Isaac. A na jakim? Znaczy ja nie wiem na ten, nie wiem nawet za bardzo.
Oh fuck. O kurde, to są jaja? O. Coś z Binding of Isaac zacząłeś. No, nie że skończyłeś. Binding of Isaac, że to już stara gra jest. A, no tak, ale no, ale mi się super grało, a case jest taki, że jacyś moderzy zrobili podobno zajebistego moda do tej gry, że tam dużo rzeczy pododawali. Mhm. I twórcy gry się tak spodobało to, że ich zatrudnił i tego moda przerobili, dodali tam jakoś, znaczy dodają jakoś super dużo rzeczy i będzie to jako oficjalny dodatek do gry. O. Więc no może być fajne. Do tego były w ogóle jakieś mody? Tak. Stary, no na itemy głównie. Przywołanie robaka. Shit! O kurde, fuck, stary, ale teraz już więcej widzów pisze numerki. Już nie tylko jeba Gdisza. O fuck, złapał mnie. Czy ja robiłem gry komputerowe show i spotkałem dema? Tak. Znaczy nie robiłem bezpośrednio, ale jakiego pracowałem dema? Przy tym. Demskiego Jakuba. A. Przecież Jakuba Dębskiego możecie na konwentach różnych spotkać, on tam opowiada żarty i kawały różne. Jakub Dębski to był pierwszy content creator, od którego kupiłem koszulkę, stary. Tak? Z dużej ilości naraz psów. Ja Dema chyba widziałem na żywo na jakimś konwencie i tam w szkole to było i on takie stand-upa robił. Tylko, że to był, że gadał różne śmieszne rzeczy. Była też taka dyskusja i to było w takiej sali szkolnej, więc mogłeś się tam siąść 2 metry od niego i sobie tam posłuchać. Podotykać go mogłeś? No tam łaził po tym, wiesz, jak ktoś miał ochotę, to mógł się tam z nim zapoznać, nie? Może nawet podotykać go. Kurde, wyjdzie diabeł, na pewno wyjdzie diabeł, mówię wam. Jaki diabeł? No jest to taki diabeł. Agulka, dzięki za 39 lat suba. Jest w tej grze taki diabeł. Co to jest? To... Zadawane przez pocisk. Aha. Widzieliście? Że im więcej stworów, tym więcej pocisków. Trafienia krytyczne plus. Dodatkowe odepchnięcie bez oddechów. Skoncentrowane zaklęcia. No nie wiem, trafienia krytyczne plus może. Ale się zastanawiam, czy nie kupić jakiejś różdżki, bo. Bo ta nasza ma dość mały damage. A, dobra, lecimy dalej, goń. No, Ghost Runnera ludzie chcą, żebym skończył, ale ja nie wiem, czy ja jeszcze umiem w to grać, bo już jestem za stary w nowym roku. Już mam rok starszy jestem. A ty nie w urodziny masz rok starszy? Nie, teraz mówisz, że masz tyle lat i tyle, i koniec. No, no to. Ja się, co ja miałem w ręce? Ja to bym chciał, żeby była jakaś gierka taka stary jak Children of Morta. Ja bym sobie pograł takiego trochę przechodzenie gry, trochę RPG, że jakieś skille rozwijasz, ale jeszcze, że co-op jest. Ja bym taką gierę chciał. Taki Children of Morta 2 albo... No. Ty się znasz w ogóle na grach, stary, wychodzi jakaś teraz fajna gra najbliżej? Fajna gra najbliżej. Niech się zastanowię. Najbliżej. Nie, najbliżej to chyba nic się nie zapowiada. Bo ja tak właśnie się zastanawiam, co my będziemy w tej Nvidii za niedługo, wiesz. Bo zawsze mamy jakieś gry wychodzą i my tam działamy wokół nich. Ale tak jak się teraz zastanowię, to nic nie wychodzi. I się zastanawiam, co my będziemy pokazywać. Minecrafta RTX? Może Minecrafta. Minecraft super. A wiesz, że już wyszedł Minecraft RTX do zwykłego Minecrafta? Jest po prostu, już nie jest w becie. Już jest po prostu wbudowany w grę. Tak? Co mnie zastanawia, bo w tym becie nie było Netheru. I teraz jestem ciekaw, czy już go zrobili. Chyba musieliby go zrobić. Bo jak tak bez Netheru Minecraft? A gdzie jest speedrun Minecrafta 30 minut? Jak to 30 minut? No w 30 minut do smoka i go zabić. No to widziałem stare krótsze nawet. No nie, no to nie mogło być, bo taki rekord świata.
Jak? Nie no, rekord... Co ty gadasz? Rekord świata jest chyba 15 minut? 14? Minecraft no speedrun. No stary, 15 minut jest. No to nie wiem, co on robił. Ten typ, no szybko ale... biegał. Czemu ja się dymię, ludzie? Co się włączyli? A może on zrobił w te 18? Nie wiem, może na jakichś innych zasadach zrobił. Speedrun.com Minecraft, 14 minut 39... Nie, no jest jedna zasada, że grasz na stary easy. A nie, widzę, że tutaj na normalu grali. W sensie, że wiesz, że masz... No, no grał na easy, najpierw losował seed, ileś tam razy seeda zmienił. Później jakąś wioskę znalazł, jakiegoś Bo ty pewnie streamerów oglądasz, stary, a nie speedrunnerów, bo speedrunnerzy są lepsi niż streamerzy. Aha. O shit, o shit, o shit, co tu się wlewa coś. A, czekaj, bo ten 14 minut to jest na jakimś modzie Jelly Squid, a na Vanilli jest 15 minut 12 sekund. Nie jest dobrze, nie mamy różdżki żadnej dobrej. Ale mogę się przekopywać na szczęście, więc... Najgorzej też nie jest, o kurde. Wiecie, po co to musimy się... Na innej wersji MC, ale to 30 minut to dawno temu było pobite. Kiedy ostatnie 30 minut było, patrzę. 1.9. O nie, utknąłem. Bomba, bomba, nie, nie, nie! Fuck! To nawet było przed 1.9 wersją. Kiedy wyszła 1.9 wersja Minecrafta? W 2016. No to no może to... mi się pomyliło, że 30, ale ostatnio jakiś rekord widziałem. No było bicie rekordu i koleś... No chyba, że on rzeczywiście... A to może o tym cheaterze, stary, słuchałeś? O Dreamsie. Nie, bo widziałem, jak grał. O jakim Dreamsie, cheaterze? No stary, jest taki youtuber wielki, co ma tam 15 milionów subów i robił speedruny. I stary, moderatorzy speed tego, wiesz, tego głównego jakby forum speedrunowego wypuścili tam 30-minutowy filmik i jakąś kurwa pracę taką jak licencjacka. Ale, na aha, ale o tym takim starym kolesiu, co ma z 40 lat. Nie, co? Czy tam 50, taki typ z długimi włosami, co tam niby jest największym speedrunnerem na świecie i go tam ogłosili, że on tam jakiegoś Donkey Konga pobił 100 lat temu. No Jezu, to nie, no to jest stare wiadomości. I się później okazało, że to tam było nagranie z kasety, że on grał na jakimś zmodowanym czymś. To jest najstarszy na świecie speedrun. Najstarszy na świecie, on miał chyba tyle lat, co ja. A Dreams to scheatował ile? Z miesiąc temu. A co scheatował? No, robił sobie, wiesz, no bo speedruny Minecrafta głównie się opierają o RNG, czyli to, czy ci dropnie, wiesz, masz tam szansę, nie wiem, czy on tam bił smoka i coś tam, i ten smok, że spadaj na mnie, spadaj, i w końcu spadł i on się tam popłakał. Tak, to jest jedna rzecz, to, że czy smok ci spadnie, to jest jedno RNG, a drugie RNG jest to, że żeby dojść do smoka, musisz mieć perły, które ci dropią stary ze świń w Netherze. I mają tam jakiś mały procent szansy. I stary ci moderatorzy tego forum speedrunowego zrobili, mówię, 20-minutowy film, jakąś pracę, kurwa, na 20 stron A4, gdzie, kurwa, jacyś, wiesz, jak się nazywa, profesorzy statystyki, nie, statystyki zamieścili, że tam szanse na to, że on miał takie RNG, jakie miał, tam są 1 do 70 miliardów. I że, no, musiał zmodyfikować sobie grę, bo po prostu no nie zaczyna jest możliwe, ale no szanse są takie, że no kurde, raczej tak nie było. Czy ty umierasz właśnie? Bo wy jesteś możliwe. W roku. Ej, co tak dużo osób nagle głosuje? Nie wiem, ale pomóżcie mi, bo będzie koniec gry. Jak mi nie pomożecie, to kończymy zaraz, bo widzicie, że jest ciężko. Jedyne, co mogę zrobić, to zostać kretem. Przejdziemy tą grę kopiąc w ścianie. Jak czemu nie możesz tam wyjść? Dzieci, rzeczy, które dzieją się super. No właśnie, ale co jeśli to on naprawdę takie RNG miał? Nie no. Serce kart, Goniu, pamiętasz? Tak, stary, serce kart. No jeśli będziemy każdemu... pierdolnie 5 razy pod rząd.
Jeśli każdego, kto będzie miał szczęście, będziemy nazywać oszustem, to no jak i właśnie chcemy... on ma taką obronę właśnie. Ale on ma w każdej grze tak? Chodzi o to, że tam zanalizowali jego tam, nie wiem, chyba 5 streamów, gdzie tam grał ileś ranów. I ocenili, tam wzięli pod uwagę jeszcze swój bias, czyli to, że wiesz, nie oceniali jakby, nie wiem, wszystkich jego gier, tylko ostatnie 5 streamów. No a i tak, jakby dali mu dużo, jakby wiesz, tego... Kredytu zaufania. Kredytu zaufania, tak, dali mu dużo, a i tak, no szanse na to nie przemawiały za nim. No. Ale najlepsze jest to, że wiesz, chłop tam powiedział, że oni oszukują i że on wcale nie cheatował i ludzie mu kurde wierzą. Mimo, że statystycznie no to stary no nie jest możliwe, no co mam ci powiedzieć. Ludzie nie wierzą w statystykę, stary, dlatego grają w lotka. No to stary, to tak jakbyś poszedł z wygranym biletem z lotka i by ci w tym momencie, stary, podtrafił piorun i jeszcze rekin by na ciebie, stary, spadł, bo akurat samolot przelatywał, co rekiny wiózł. I by cię zjadł. Stary, Sharknado. Takie to są szanse. Ale Goniu, no pomyśl, no. Jeśli odrzucimy nadzieję na szansę, to czy jest sens żyć? Pomyśl. Tak. O, ty, ale w ogóle ile mam hajsu? Chciałem zauważyć, że jestem najbogatszy w grze całej. I co z tym hajsem możesz zrobić? Wiesz co, na czym ta gra w ogóle? Czy ta gra ma, możesz ją przejść? Czy tak, nie możesz jest przejść? Na końcu boss. Tylko a czy ty przeszedłeś się leveli. Tak, przeszedłem ją chyba z raz, albo raz chyba, nie? Ludzie, raz? Przecież ty grałeś w nią, stary, chyba... No, ale nie jest. Zaraz sprawdzę, ile to masz godzin. Bo tu są różne takie rzeczy, typu, że tam gdzieś z boku planszy masz dodatkowe życie i to tam trwa 5 minut dłużej gra i mi się nie chce tego robić nigdy. Ale jak w sumie jak życie weźmiesz, to robak wychodzi, jest ciężej też trochę. No, ta gra ma bardzo dużo, bo my idziemy w dół, a da się iść w górę. Ja nigdy w górę nie poszedłem za bardzo. Co? Jak to? No do nieba da się iść. Możesz ja iść nigdy do nieba, nieba nie robiłem. Czemu nie tak. poszedłeś? Bo trzeba się wrócić z różdżką latającą, jakoś wydostać się jakby z tej dziury. Tak? Czyli musisz umieć wychodzić z tej dziury i tam muszą ci dobrze rzeczy wypaść. No, jest piramida taka z boku, której jest taki wielki potwór, którego mi się nigdy nie udało zabić. Ej, czemu ci twoi zobacz widzowie sobie, pomagają? Weź sobie wpisz Noita map i zobacz sobie... A to jest zawsze taka sama? Mapę Noity. Tak, mapa Noity jest zawsze taka sama. Czyli ty wiesz, gdzie jest boss ostatni? Tak. Trzeba go zabić. To znaczy ta mapa jest generowana losowo, jeśli chodzi o takie szczegóły, ale jeśli chodzi ogólnie, to jest taka sama. Czemu tu jest krew? O, a co to jest Suicide Box? Byłeś tam? Nie wiem, ale pewnie polega na tym, że jak tam wpadniesz, to nie wychodzisz. Może tam pójść, bo jest stary księżyc nawet. Ej, czemu ci twoi widzowie ci pomagają zamiast bo przeszkadzać? Bo oni chcą, żebyśmy coś więcej osiągnęli w tej grze, a nie ciągle ginęli, więc bardzo dobrze robią. To jest trochę jak cheatowanie. Bo trochę jakbyś tak. nie streamował, to byś nie ale czasem nie mają wyboru, jakieś głupie rzeczy mają, mogą tylko mi dać. Czekaj, bo gdzieś tu wlazłem i czy ja teraz wyjdę stąd? Po lesie jest właśnie jak masz biom na przykład leśny, ja teraz idę w dół, tak? Ale może jakbym poszedł w bok, to tam bym mógł wpaść do jakiejś innej krainy, nie? To mniej więcej na tym polega stary, ta gra. Mógłbyś do Dragon Cave'a wbić, bo ja mam mapę teraz. No to ja nie chcę do Dragon Cave'a. Bo nie brzmi to bezpiecznie. Brzmi jak kurde, jakbym miał tam umrzeć. O, idę stąd. Dobra, jestem. I teraz będzie chyba Fabryka 2. Ale moja postać jest raczej z tych słabszych. Nic a nie sensownego. Teraz The Vault będzie teraz? To nawet mogłoby być niezłe.
Wydaje mi się... Pieniądze tylko na różdżki możesz wydawać, czy gdzieś jeszcze? Różdżki... Nie tylko na różdżki, czemu tylko na różdżki? Czekaj, co to jest? Eksperyment z różdżkami, nie wiem co to znaczy, zbawienie. Dodatkowy przedmiot w Świętej Górze, co to jest Święta Góra? Weź znajdź Świętą Górę na mapie. To jest Święta Góra? Nie widzę tu Świętej Góry. Ej, stary, mema fajnego na Discordzie ktoś Bodziak wrzucił. Widziałeś wczoraj? A, widziałeś. Widziałem. O starym pewnie. Sołkozaku. No to widziałem. Wiesz. Dobra, no nic, idziemy, no nie, tylko, aha, no bo trzeba zdecydować, eksperyment z różdżkami, no chyba, że jeszcze bierzemy tą różdżkę za 1200, a ta w promocji co ma? O, może dziurę robić, bo to jest dobre, to ma, ach nie, obrażenia 5-5, a to nie chcę, myślałem, że to jest mocniejsze. Kuba Fracek mówi, że nie pamiętasz jak w to grać, zbanować go? Roluj i 4 będą nowe perki, o, zajebiście, dobrze, no racja, przecież kopnięcie telekinetyczne, niewrażliwość. Silniejsze serduszka, ja zroluję. Nie wiem, szybsze pociski zrobię. Nie mam pomysłu innego, nie mam. Już nie będę rolował kolejny. Stream laguje. Co znaczy stream laguje? No strasznie klatkuje. Wiesz co, u mnie jest okej. U mnie działa. Niż lepiej. Co to jest gorzałka? Nie chciał mi działać RTX 2080 Ti w kompie do streamowania. Od razu się OBS zawieszał, wiesz, jak go włączałem. Mówię, kurde, co jest grane. I nagle mi oświeciło, a próbowałem przez 3 miesiące to uruchomić i co był jakiś update sterowników, to wiesz, sprawdzałem, nie? Bo mówię, no to sterowniki, to coś tam to będzie działać. No i co się no okazało? No i stary, co się okazało? Nie wiem, że stary OBS-a nie miałeś zupdate'owanego. Nie, stary, ja byłem w becie GeForce tego takiego, co ci robi ten green screen i tak dalej, nie? Co? No, tego RTX Broadcast. A. Byłem. I to wtedy nie działa? Nie, że wtedy nie działa, tylko to miałem jakąś starą wersję, wiesz, a to inny sterownik, a tam była jakaś prehistoryczna wersja typu 0.2, a nie 1.0, nie? To jest. Ty w ogóle, bo ja sobie chcę upgrade'ować kompa. Ty myślisz, że warto jakoś w najbliższym czasie, czy poczekać jeszcze z pół roku? Nie no, poczekaj, może będą części komputerów do dostępu. Teraz w pandemii nic nie ma, no wszystko się wyprzedało. Chyba tylko co mówią, ramy są i dyski i pamięci i koniec. I to wszystko co jest. Mówisz? Dobra, moi ja drodzy, właśnie, ty... ja mam stary nadal z tego kompa, co miałem jak... Stary, kiedy? Kurwa, kiedy co ja tego to znaczy przywołuje jednokierunkowy portal do złowrogiej krainy? O, weź to. Nie, a masz na mapie złowrogą krainę? Nie, ale super tam jest na pewno. Dawaj, stary, a nie jakieś nudne, kurde, jaskinie. Dawaj złowrogą krainę. Wczoraj czytałem sobie w ogóle o sposobie na wciorniastki i takie inne pasożyty złe, roślinne. I przeczytałem, że można majty, roztocza można mieć. No, jak masz problem z pasożytami w roślinach, wiesz? No. Ty, czekaj, to coś mi się jakby grawitacja nie zgadza. O, shit, zginę! Nie! A nie, mam bardzo dużo życia w ogóle. O, shit. Czemu w ogóle czytałeś o roślinach, które hodujesz? Bo ja hoduję roślinki, tak. Co? Kiedy? Ale u siebie tak. No, mam cały dom roślin. Z
jestem teraz roślinnym freakiem jestem. Nie, ja zawsze hodowałem roślin, tylko jak się przeprowadziłem, to nie było. No i też tak myślę, że marihuana jakąś tam ma. Są. Dobra, koniec, bo to miała być jedna szybka nojta. Ale dobrze nam szło, tylko no znów problem ten sam, tak? Czyli nie mieliśmy żadnych... Nie umiesz grać, różdżek. No. Nie mieliśmy różdżek i... I to jest problem. Jak się nie ma różdżki mocnej, to już na tym poziomie, no wiecie, musicie jednego mobka bić 15 razy, to słabo.